Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. No i cóż, ostatnim razem dostaliśmy nieźle w kość, więc tym razem trochę zmienię taktykę, wycofam się do tego pokoju. A jeszcze włączę słuchawki, okej. Dobra. Zwabię ich do tamtego pokoju, powinniśmy tam mieć znacznie mniej problemów z odparciem tych wszystkich. Wow, co to za jakieś duchy? Jakaś pułapka. Dziwne. Dobra. Chodźcie tu. Gąski, gąski do domu. Dobra, teraz się wycofujemy tutaj. Tutaj nie powinniśmy już mieć żadnych problemów w pokonaniu dowolnej ilości przeciwników. O tak, o tak. Jestem w porządku. Ci dwaj odźwierni powinni sobie za... Co mamy zrobić? Dać z nimi radę. Dobra. Ty śpiewaj. Potrzebujesz prawdziwego mistrza. Myślę, że morderstwo... No właśnie, mamy nowe czary. Nasz plugawy uwiąd. Powinien nam całkiem nieźle zadziałać. Ty kapłanie tutaj blokuj drogę. Ty rzuć ten plugawy uwiąd gdzieś może tutaj. Może nie trafi moich. Mam nadzieję, że nie trafi moich. Oła, blady niezłe bęcki otrzymuje, więc chyba przyda mu się tarcza. Lekkie rany. Może najpierw skupimy się nad tym rycerzem. Możesz nam chyba. Mój oczywiście. Ła, jednak trafiło moich. Niech może się wycofają trochę. Tak. Wycofać się, wycofać się. Nie panikuj, nie panikuj. Masz przecież nakładanie rąk. Dobra, tutaj chyba nie powinien na nas już sięgnąć. Co trzeba zrobić? Możemy spróbować jeszcze raz tym plugawym uwiądem. Uła, uła, uła. Dobrze. Uzdrów się, kapłanie. Byle szybko. Jestem. Już się robi. Przydałyby się zmaksymalizowane ataki, bo ten rycerz jest naprawdę zabójczy. Dobra, teraz już nas trzech nie sięgnęło. Jeszcze przydają się przyspieszone ruchy. Ty możesz w międzyczasie leczyć paladyna. Nie panikuj, nie panikuj, mam jeszcze drugie uzdrowienie. Dobra, jeden przeciwnik padł. Teraz ten rycerz. Jakie się rozkazy? Zrozumiałem, w czym mogę pomóc. Nie mam sobie. Przy okazji moglibyśmy spróbować zdjąć tego kapłana. A nam tu bruści. Okej, ładnie. Uuu, dobra. Sytuacja pod kontrolą. Załatwione. Już nie żyjesz. No. Panowie i panie, tak się to właśnie robi. Świetnie. Bić wszyscy jego. Słucham. Nie będzie z tym problem. No i po sprawie. Ile wam jeszcze brakuje do awansu? Jeszcze kawałek, więc awansuję teraz paladyna. Paladyn, zawsze paladyn. Nie wiem, dam mu dyplomację. Mamy nowy talent. Co by tu wziąć? Może ulepszone rozpłatanie. To się może przydać zawsze. Pęd, dyscyplina. Dodatkowe porażenie. Nie. Zguba heretyków. Zguba heretyków. Plus jeden do trafienia w walce z kapłanami i druidami. Ja chyba jednak wezmę tą zgubę heretyków.
No dobra. Ale piękna lista czarów. Zamieniam się w słuch. To jest efekt. Tak. To jest znak szczególny gier z D&D, że w końcowej fazie gry właśnie lista czarów w trakcie walki zaczyna przypominać, nie wiem, listę prezentów, które chcesz dostać Świętego Mikołaja. Albo listę obietnic wyborczych. Dobra. Mały porządek tu i tam. W sumie nie wiem, po co zbieram jeszcze te klejnoty. Nie wiem, czy jeszcze spotkamy w grze jakiegoś kupca. Czego? Quick save. A, pułapki, zapomniałem o pułapkach. No, dalej. Tylko łotrzyk przejdzie pierwszy. Nie będzie z tym problem. Jakieś tu tutaj mamy jakieś fontannę, jakąś sadzawkę. No, masz w porządku. Kolejna pułapka. Pożeracz dusz, wow. To chyba nie było żadnej pułapki. I nic tu nie mamy. Jakieś rozkazy? Co to jest? Jest to mały basenik, w którym widzisz swoje odbicie. Woda jest spokojna, lecz ma drażniącą zieloną barwę. Ciekawe, ciekawe. Cofnąć się, cofnąć, cofnąć. Myślę, że mogę. To łatwe. W samą porę. Tak rzekł. Łoczyk o mało by został spetryfikowany. Tutaj kolejna pułapka. Coś więcej jeszcze? No to wchodzimy. Teraz nie możesz zapisać stanu gry. Zamieniam się, zgoda. Tak. Już się robi. Strażnik. Dwóch strażników. Pamiętacie może to, co mówiła, że właśnie dwóch strażników non-stop pilnuje Izaira i Madae. No cóż, to jest sala tronowa, jak widać są trony. Ale na szczęście Izaira i Madae na razie tu nie ma. Więc możemy się powęszyć. Czy tu nie ma nic ciekawego? Chyba nie. No to jeszcze tutaj jest jakaś sala, której nie zbadaliśmy. Więc się tam przejdziemy. Trzeba coś zrobić. Nie śpiewałeś? Ojejku, zapomniałem, bo rzuciłem nim czar, potem zapomniałem kazać mu znowu śpiewać. Gotów, w porządku. Tak, możesz na mnie liczyć. Jestem w porządku. Jakaś szafka. Proste. Jakieś rozkazy? Zrobione. Składnik wiążący. Ciekawe. Słucham. Znając życie, do czegoś nam się to przyda. Ale na razie jeszcze nie wiem do czego. Dobra, tutaj jest chyba wejście na czwarty poziom. Mam nadzieję, że tam już nie będzie takiej jatki. A mimo, że tutaj nas zaatakowali strażnicy i w ogóle była totalna jatka, to na innych poziomach nadal jesteśmy miłymi dyplomatami, czy za kogo się tam podajemy. Nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa. Quick save. Dobra, na czwartym poziomie mieliśmy co najmniej parę rzeczy do zrobienia. Między innymi ze zdragaczem pogadać. O, z kucharką właśnie, to ona jest tutaj. Pogadamy z nią. W sprawie tej zaopatrzenia. Kim jesteś? Nazywają mnie Miriam, choć może śmiesznie to brzmi. Czy mogę zapytać, co tutaj robisz? Jestem kimś w rodzaju kucharza, przygotowuję posiłki dla niemalże wszystkich w fortecy i skoro o tym mowa, przyznaję, że jestem zajęta. Jeżeli nie masz jakiejś ważniejszej sprawy, pozwól mi pracować. Szukam kucharza, który przygotuje jedzenie dla niewolników. Tak, to o mnie chodzi. Skoro mnie już znaleźliście, to co mogę dla was zrobić? Ktoś kranie jedzenie niewolników, zaczynają głodować. Pewnie rozmawialiście z tą dziewczyną, Vashti. Tak, kazała mi porozmawiać z tobą na ten temat. Ta, jasne. Cóż, powiem wam to samo, co powiedziałam i jej. Nie wierzę w te bzdury o tym, że ktoś kranie jedzenie. Dlaczego? W co tak trudno uwierzyć?
Żywię tych samych więźniów już od 6 lat. Wow, 6 lat? Macie tu więźniów? Ciekawe. W przeszłości jedzenie nigdy nie ginęło, więc dlaczego miałoby tak teraz być? Dlaczego ktoś miałby zacząć kraść jedzenie? Nie wiem, ale niewolnicy zaczynają głodować. Ona tak twierdzi, ale nie wierzę w to. Nie wiem, co ta dziewczyna kombinuje, ale ja nie dam się w to zrobić w konia. A jeżeli ktoś kradnie jedzenie bez określonego powodu, czy naprawdę jest ci tak trudno dać im więcej jedzenia? Owszem, mam tylko określoną ilość zapasów. Jeżeli zacznę dawać im więcej jedzenia, to ktoś inny będzie głodować. Czy nie można po prostu zwiększyć dostaw albo szykować mniejszych porcji, aby ukryć to, że dajesz więcej jedzenia niewolnikom? Nie mogę zamówić większej ilości produktów. Muszę zadowolić się zapasami, które dostarczają nam tu co tydzień. Jeżeli chodzi o dzielenie porcji, to zapomnij o tym, to są tylko niewolnicy. Jeśli będę musiała wybrać, kto będzie głodować, padnie na nich. Co mogę zrobić, abyś zmieniła zdanie? Nic. Teraz proponuję, abyście stąd wyszli i zostawili mnie w spokoju. Mam dużo roboty, a wy mi przeszkadzacie, a możecie jeszcze czegoś ode mnie chcecie? Nie, dobra. Nie załatwiliśmy za dużo tutaj. Życzenia? Czego? Zgoda. Może w innych sprawach nam się lepiej powiedzie. Jeszcze sprawdzę tutaj i tutaj, czy nie mają czegoś ciekawego. Krew demona. Same ciekawe i nieprzydatne rzeczy tu znajdujemy. A podejdźcie bliżej. Dzisiaj porozmawiamy o ludzkiej anatomii. Dowiecie się, gdzie najlepiej uderzać w czasie bitwy. Zademonstruję to na tych niewolnikach. Zacznijmy od ataku na klatkę piersiową, który skutecznie zdruzgocze serce przeciwnika. A to co, kolejni uczniowie? Nie. Poznaję was. Zabić tych intruzów. A to ciekawe. Jesteśmy chyba sławni. Jestem. Załatwię to. W No? niekoniecznie dobrym tego słowa znaczeniu. Nie ma sprawy. O nie, rzuca zgubę. Jesteśmy zgubieni. Gdzie jest... Moje Ty tutaj wyczulone chodź, zmysły już... śpiewaj. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie mnie, co Ty pozwolić. spróbuj, nie wiem, jakiś... modlitwę czy coś. Gotów. Zobacz, co da się zrobić. Kolbrezu strażnik. Pociski mordy Kainera powinny zadziałać, tak jak zawsze. Idziesz tu? Uła! Dobra, teraz zdejmiemy instruktora. Nie ma dalej w porządku. A przy okazji nadzieja nam się skończyła. Więc rzucę to jeszcze raz. Pan zniszczenia. Czy mam jeszcze jeden palec śmierci? Chyba nie. A możemy spróbować ich podusić. Dobra, rzuciłeś czar, więc śpiewaj dalej. O nie, panie, panie, nie. Nie chcę żadnych uzdrowień. O nie, rozpaczy też nie chcę. Czy możemy jakoś przełamać tą rozpacz? Obawa przed odpornością. Czerwuje istoty, odporność na odgłosy ataków. Nie wiem, spróbuję to. A to jest tu. Tak wygląda efekt duszenia, więc na razie lepiej tam nie wchodzić w to. Jeżeli nie chcemy się trochę podusić. Zobaczmy. Trochę klejnotów. Trochę złota. I duszenie. To się przyda magowi. Tu mam jakieś wolne miejsce w ekwipunku. Nikt nie ma wolnego miejsca w ekwipunku. W tym problem. Tekstura ochrony przed zmianą. Ne. Gotów. Czy mają to możecie coś ciekawego? Chyba nie. Ci niewolnicy są chyba martwi. Tak, myślę.
cóż, trudno. Szczęście strażnicy tutaj też są, nie okazują wobec wrogości. Tylko ten trzeci poziom był jakiś taki. Hej, wy tam, to rejon zamknięty, musicie stąd iść. Wybaczcie, na wyraźnie trudziłem, odejdę natychmiast. Sporo tutaj jakichś magów. Może ich wszystkich też pozabijamy, jeżeli będzie potrzeba. A tutaj jest chyba ten uzdrawiacz cały. Trzeba coś zrobić. Nazywam się Drota, jestem kapłanem. Czego ci potrzeba, jeżeli chcesz opatrzyć rany, albo masz inną sprawę tego rodzaju, zwróć się do Erdaru. Wyglądasz na zmartwionego. Czy stało się coś złego? Tak, jeżeli chodzi o to miejsce, zaczynam tracić złudzenia. Podobnie jest z moją wiarą, nie czuję się już częścią czegokolwiek. Dlaczego? Filozofia mojej wiary opiera się na założeniu, że silni przetrwają, a słabi przepadną. To dzięki wszelkim zmaganiom zasługujemy na to, by żyć. Nie widzę już dla siebie miejsca w dłoni. Jakie czekają mnie to próby, dzięki którym udoskonala swoje ciało i duszę. Jak powiedziałem, powoli tracę złudzenia. Znalazłem dziennik kapłana imieniem Geurak. Napisał, że zamiast ciebie to on otrzymał awans. Tak, już weszło mu to w krew. Przychodzenie tu co rano. Macha mi swoim nowym świętym symbolem przed nosem. Któregoś dnia wepchnę mu go w samą... Czyli jego nowy święty symbol jest jakiś wyjątkowy? Właściwie to nie powinienem odpowiadać na takie pytania, ale tak. Nowy symbol jest przepustką do komnat kapłanów wieży. Każdy, kto posiada taki symbol, może wstąpić w krąg teleportu, dzięki czemu przeniesie się do komnaty kapłanów. To brzmi interesująco. Gurg wspomina również o kuli esencji. Czy wiesz coś na ten temat? Kula jest podarunkiem dla samej miłościwej Madae od Iachtu Xima. Wręczył jej tę kulę, gdy wyrzekła się Ilmatera. Łączy ona w sobie esencję życiową trzech demonów. Tak długo jak kula pozostanie nietknięta, nie można pokonać demonów. Te trzy demony, dwa z nich to straż przybocznej Zaire i Madae, natomiast trzeci pilnuje niewolników, czy tak? Zgadza się. Rozumiem. Czy wiesz, jak można zniszczyć tę kulę? To, o co prosisz, oznaczałoby sprzeniewierzenie się mojej religii, a... Och, na dziewięć piekieł, posłuchaj. Nie wiem, jak zniszczyć kulę, ale jest ktoś, kto może wiedzieć. To kapłan Ilmatera uwięziony w wieży. Idź do niego. Gdzie znajdę tę kulę? Kula znajduje się w świątyni na drugim poziomie fortecy. Może już iść dłużej, nie mogę z tobą rozmawiać. Bywaj. Bywaj. Pamiętacie, może tam była na drugim poziomie taka kula, którą pilnowało paru kapłanów. Najwidoczniej trzeba ją zniszczyć, żeby pokonać te trzy demony niezniszczalne. Dobra, tutaj więcej tych zabójczych rycerzy. Jeszcze ten uzdrawiacz. Nie. Paladyn nie będzie rozmawiał. To nie będzie trudne. Gładką gadką zajmuje się teraz Bart. Interesuje mnie, nie. Jedna z tutejszych pracownic cierpi na jakiegoś rodzaju zaburzenia psychiczne. Myślę, że mógłbyś jej stanie pomóc. Aby wyleczyć chorobę umysłu, trzeba użyć potężnej magii. Nie zamierzam zużywać mocy na zwykłego niewolnika. Jednakże mogę ci dać miksturę, która być może poprawi jej stan. Proszę, podaj jej to. No dzięki, spoko. Czy coś jeszcze można z nim pogadać? Interesują się demonem strzegącym pierwszego poziomu. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Nie, gdybyście mieli coś o nim wiedzieć, to wiedzielibyście. Nie pytaj mnie więcej o to. Przy pomocy tej istoty zniewalają ludzi, wiedziałeś o tym? Oczywiście, że wiem. Wręcz rozkazuje się. Rozkoszuje się, co wiedzą niewolnicy. Albo przeżyją i staną się silniejsi, albo zdechną, bo są zbyt słabi. Lepsi, czy im los się nie należy. Taka jest wola Iachtu Xawima. Ten gość to palant. Zwijam się stąd. Jest tu jeszcze jakaś czwarta komnata. I są jeszcze cztery odnogi. Każda prowadzi do jednej z wież głównych. Odciętej dłoni.
Jest tam wieża oficerów, wojowników, kapłanów i magów, jeżeli się nie mylę, czy coś takiego. Bliżej przyjrzymy się temu w następnym odcinku. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.